W Polsce kultura żydowska jest mało popularna, co może wynikać w dużej mierze z tego, że nie pałamy większą sympatią wobec tej mniejszości kulturowej. Przede wszystkim wynika to z przyczyn politycznych. Są jednak pewne aspekty tej kultury czy religii, które mogą Was zaskoczyć lub takie, które byłyby zwyczajnie nie do pomyślenia dla zachodniego świata. Właśnie dlatego omówimy w dzisiejszym filmiku kilka z nich. Przy okazji wpadnijcie na jeden z naszych ostatnich filmów, w którym mówimy o dziwnym odkryciu pod Brooklyn synagogą, które wstrząsnęło mediami i spowodowało zamieszki między wierzącymi i policją. Link macie w opisie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi filmami, a ja będę wiedziała, że chcecie więcej materiałów. Jesteście już gotowi? No to zaczynajmy! Szabat jest jednym z najbardziej znanych i najmniej zrozumianych świąt żydowskich. Ludzie, którzy na ogół nie przestrzegają rygorystycznych zasad dnia, uważają go za dzień pełen dławiących ograniczeń lub za dzień modlitwy podobny do chrześcijańskiego szabatu. Jednak dla tych, którzy przestrzegają szabatu, jest to dzień wielkiej radości, na który z niecierpliwością czeka się przez cały tydzień. Czas, w którym możemy odłożyć na bok wszystkie codzienne troski i poświęcić się wyższym celom. Szabat w judaizmie jest dniem odpoczynku i duchowego wzbogacenia rozpoczynającym się w piątek przed zachodem słońca i kończącym w sobotę wieczorem. Jest to dzień radości, w którym Żydzi oddają się wyższym dążeniom, odstępując od codziennych trosk. Coś jak u nas dzień Wagarowicza, kiedy byliśmy jeszcze w szkole średniej. No dobra, może przesadziłam trochę z tym porównaniem. Szabat symbolizuje pamięć o stworzeniu świata oraz wyzwoleniu z niewoli w Egipcie. Obejmuje on zakazy, jak na przykład zakaz pracy twórczej, używania elektryczności, nawet do takich działań jak włączenie światła lub gotowanie czy prowadzenie pojazdów. Te ograniczenia mają na celu uwolnienie od codziennych obowiązków i skupienie się na aspektach duchowych życia. Szabat jest nie tylko dniem modlitwy, ale także dniem celebracji, w którym spożywa się posiłki w bardziej uroczysty sposób. Jest to jedna z najważniejszych obserwacji w judaizmie, mająca głębokie znaczenie duchowe i kulturowe. Mają nawet swoje piosenki dla tego święta. Everybody sing Shalom. I wiele więcej, również tych bardziej tradycyjnych. Bardzo lubią to święto, nic dziwnego, fajnie jest się pewnie tak czasem odciąć i odpocząć. Koszerność. W judaizmie to zbiór praw dotyczących tego, co i jak mogą jeść osoby wyznające judaizm. Obejmuje ona zarówno rodzaje dozwolonych do spożycia pokarmów, jak i metody ich przygotowania. Dozwolone są tylko te zwierzęta lądowe, które mają rozdwojone kopyta i przeżuwają, na przykład owce, bydło, kozy i jelenie. Zakazane są między innymi wielbłądy, zające i świnie. W przypadku ryb dopuszczalne są te, które mają płetwy i łuski, co wyklucza skorupiaki i owoce morza. Co do ptaków, dozwolone są te, które nie są drapieżnikami lub padlinożercami, takie jak kurczaki, gęsi, kaczki i indyki. This the Torah law. You should keep 6 days, you shall work, and on the 7th you shall rest. Jan, just check my soup. Jewish penicillin. Większość owadów i wszystkie gady, płazy oraz gryzonie są zakazane. Dozwolone zwierzęta muszą być ubijane zgodnie z żydowskim prawem. Metoda ta wymaga szybkiego, głębokiego cięcia po gardle przez osobę o nazwie Szochet. Metoda ta jest uznawana za humanitarną i zapewnia szybkie i całkowite usunięcie krwi z mięsa. Koszerność zabrania spożywania krwi, dlatego mięso musi być odpowiednio przygotowane, aby usunąć z niego krew poprzez moczenie, solenie lub pieczenie. Wątroba ze względu na dużą zawartość krwi musi być przygotowana tylko poprzez pieczenie. Koszerność wymaga oddzielenia mięsa od produktów mlecznych, co obejmuje stosowanie osobnych naczyń kuchennych, sztućców i naczyń dla mięsa oraz produktów mlecznych. A na koniec zakazów, bądź na koniec ciężkiego dnia, niektóre produkty, takie jak wino lub inne wykonane z winogron, przygotowane przez osoby niebędące Żydami, są niedopuszczalne. Szmita, znana również jako rok szabatowy, jest ważnym aspektem cyklu czasowego w judaizmie, opisanym w Torze. Podobnie jak szabat przerywa cykl tygodniowy, jak szmita przerywa cykl rolniczy, nakazując rok od początku dla ziemi, co 7 rok. Truly one of the most ancient agreements between Hashem and the entire Jewish people. And it's soon coming. When you come into the land I am giving you, the land must observe a Shabbos to Hashem. For 6 years, you may sow your field,
And for 6 years you may prune your vineyard, and you may gather in its crop. But on the seventh year, a complete rest there shall be for the land. Podczas szmita ziemia powinna pozostać nieużytkowana, co oznacza, że zakazane jest wszelkie uprawianie, przycinanie, oranie, zbieranie plonów czy wykonywanie innych prac rolnych. To pozwala ziemi na regenerację i odpoczynek. Ciekawym elementem jest fakt, że wszystkie plony, które rosną w roku szabatowym, są uznawane za własność wspólną i dostępne dla wszystkich do spożycia. Nie wolno zajmować się handlem takimi plonami. Szmita wymaga również umorzenia długów pomiędzy Żydami, co ma na celu zapewnienie równowagi i ulgi finansowej. Produkty rosnące w roku szabatowym są traktowane jako święte i należy je spożywać w odpowiedni sposób, dbając o to, aby nic się nie zmarnowało. Uwzględniając koszerność, pewnie nie mają z tym i tak większego problemu. Szmita jest interpretowana jako przypomnienie o zależności ludzi od Boga oraz o odpowiedzialności za ziemię i jej zasoby. Współcześnie szmita ma również znaczenie w kontekście ekologii i zrównoważonego rozwoju, zwracając uwagę na potrzebę ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystywania zasobów. Choć początkowo szmita dotyczyła ziemi Izraela, współcześnie Żydzi na całym świecie coraz częściej odnoszą jej zasady do globalnych wyznań środowiskowych i ekonomicznych, widząc w niej model dla zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej. W niektórych ortodoksyjnych społecznościach żydowskich nadal praktykuje się zawieranie małżeństw za pośrednictwem swatki, szatchan, która pomaga znaleźć odpowiedniego partnera. Chociaż współczesne podejście do małżeństwa się zmienia, ta tradycyjna praktyka nadal istnieje. W przeszłości małżeństwa były często aranżowane przez rodziny, a judaizm zawsze podkreślał znaczenie zgody obu stron. Aranżowane małżeństwa w ortodoksyjnych społecznościach żydowskich są procesem, w którym single są przedstawiani sobie nawzajem w celu znalezienia partnera małżeńskiego. Proces ten często rozpoczyna się od rekomendacji rodziny, przyjaciół lub zawodowych swatów. Podczas spotkań małżeńskich znanych jako baszoł, para ma okazję poznać się i zdecydować, czy chcą kontynuować relację. We started dating this past June. So don't freak out, guys. I'm a religious Jew, so I don't really like talk to guys until I'm ready to date. Okay, Zev. The big day, 2 more days. All right. As the big day quickly approaches, Zev makes final preparations. How often do women get their hair cut? 4 to 6 weeks. Yeah. Men and women don't really talk too much unless they're dating. W tym przypadku kobieta była zaręczona z mężczyzną, z którym zaczęła spotykać się 6 tygodni wcześniej. Para wypowiada się też na temat tego, jak w ortodoksyjnych społecznościach niezamężne osoby raczej nie rozmawiają z tymi płci przeciwnej. Ustalone spotkania są zgodne z tradycyjnymi żydowskimi wartościami dotyczącymi skromności i unikania swobodnych relacji między mężczyznami a kobietami. Choć liczba spotkań przed zaręczynami może się różnić w zależności od społeczności, to ostateczna decyzja o małżeństwie zawsze leży w rękach obu stron. W przeszłości proces małżeński obejmował 2 fazy. Zaręczyny i pełne małżeństwo. Kiddushin jest znacznie bardziej wiążące niż współczesne zaręczyny i ustanawia kobietę jako prawną żonę mężczyzny. Małżeństwo jest widziane jako święty związek, a nie tylko świeckie partnerstwo prawne. Z Bogiem jako cichym partnerem w małżeństwie żydowskim. Współcześnie ceremonie zwykle odbywają się razem. Tradycje te podkreślają, że choć rodziny i swatowie mogą odgrywać ważną rolę w procesie aranżowania małżeństw, ostateczny wybór partnera małżeńskiego należy do samych zainteresowanych. Przymusowe małżeństwa nie są zgodne z żydowskimi wartościami i praktykami. Mikwe to żydowska kąpiel rytualna, używana do osiągnięcia czystości rytualnej. Jest to ważny element w judaizmie i służy różnym celom religijnym. Jest to rytualna kąpiel stosowana w różnych sytuacjach, na przykład przez kobiety po menstruacji lub po porodzie, przed świętem Kipur czy przez mężczyzn przed szabatem. Woda w mikwe musi pochodzić ze źródła naturalnego, takiego jak deszczowa woda. W starożytności wszyscy Żydzi pragnący wejść na teren świątyni musieli być w stanie duchowej czystości, odpowiedniej dla duchowości sanktuarium. Niezamężne kobiety zanurzają się w mikwę przed ślubem, a zamężne kobiety po zakończeniu 7-dniowego okresu czystości po miesiączce, przygotowując się do wznowienia stosunków rodzinnych. Mikwę jest ważne w procesie konwersji. Podobnie jak pierwsi Żydzi zanurzali
się w nim przy Górze Synaj, aby ukończyć proces konwersji, tak nowi konwertyci muszą zanurzyć się w mikwę. Zanim nastąpi zanurzenie w mikwę, wymagane jest dokładne oczyszczenie ciała, włącznie z kąpielą lub prysznicem, przycinaniem paznokci i szczotkowaniem zębów. Usuwa się wszelkie przeszkody, takie jak lakier do paznokci, biżuteria czy makijaż, aby zapewnić bezpośredni kontakt ciała z wodą mikwę. Współczesne mikwe często posiadają zaawansowane systemy filtracji i dezynfekcji, a woda jest często chlorowana dla zapewnienia higieny i mogą być używane do oznaczania ważnych etapów życia, takich jak ukończenie żałoby, rozwód czy poważna choroba. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subika. Siema!